Gmina Mrozy z firmą Parcel współpracuje już od 2015 roku. W minionych latach w wyniku przeprowadzonych przetargów firma wygrywała kolejne przetargi, zawieraliśmy umowy. Jakość wykonywanych prac jest bardzo dobra, bardzo dobry kontakt z kadrą kierowniczą, z załogą. Wykonywane prace nie powodują uciążliwości dla mieszkańców. Prowadząc trudne prace kanalizacyjne, z reguły są uciążliwości, mieszkańcy wnoszą uwagi do różnych firm, natomiast odkąd współpracuję z firmą Parster, te problemy praktycznie nie istnieją. W chwili obecnej realizujemy trzeci duży projekt z udziałem środków unijnych. Łączna wartość projektów zrealizowanych wspólnie to jest na kwotę około 20 milionów złotych. Cenię sobie przede wszystkim bardzo dobre kontakty z kadrą kierowniczą, z zarządem firmy, z kadrą kierowniczą, z bezpośrednio kierownikiem budowy, który prowadzi pracę. W tej chwili współpracuję już z trzecim kierownikiem budowy i jak powtarzam często, jest to już marka firmy, że co kierownik to w zasadzie nie ma uwag do współpracy. Za tę współpracę bardzo dziękuję. Firmę Parster polecam innym gminom, innym podmiotom, którzy chcieliby realizować zadania kanalizacyjne. Jerzy Jaroń, wójt gminy Miastków Kościelny. Gmina Miastków Kościelny po raz drugi współpracuje z firmą Parster. Pierwsza współpraca jeszcze z roku 2007-2008, kiedy firma budowała oczyszczalnię ścieków w Miastkowie Kościelnym. Jeszcze moja poprzedniczka pełniła tą funkcję. Z informacji, które posiadam, ta współpraca była bardzo udana i oczyszczalnia do dnia dzisiejszego funkcjonuje bez większych problemów. Natomiast obecnie od ubiegłego roku realizujemy inną inwestycję, a mianowicie budowę sieci kanalizacyjnej w czterech miejscowościach, w Linkach, Przykorach, Kujawach i Woli Miastowskiej. W sumie ten kontrakt opiewa na ponad 8 200 000 zł. Cieszymy się bardzo ze współpracy z firmą Parster, bo zadania, które są przeznaczone na poszczególne etapy, na poszczególne lata, realizowane są nawet z wyprzedzeniem. Już rozpoczęte prace w terenie, te, które są zaplanowane na 2020 rok, także wszystkie odbiory przebiegają bez zakłóceń. Mamy bardzo dobrą opinię od naszych inspektorów nadzoru, także cieszymy się na tą współpracę. I jeśli mogę polecić Państwu, to naprawdę polecam współpracę z firmą Parster, która jest firmą niezawodną. Nazywam się Maciek Kołodziejczyk, jestem wójtem gminy Garwolin. Poprzednio pracowałem w gminie jako kierownik inwestycji i od wielu lat już współpracuję z firmą Parster z Parczewa. Jest to firma, która wykonuje u nas sieć kanalizacji sanitarnej od wielu lat. Można powiedzieć, że prawie 40% wszystkich robót kanalizacyjnych wykonywała na naszym terenie firma Parczew.
To mogę nie powiedzieć. No, firma, którą z czystym sumieniem jestem w stanie polecić każdemu do wykonywania tego typu prac. Z tą firmą się współpracuje rewelacyjnie, jest godna zaufania. Mieliśmy doświadczenia już wielokrotnie z innymi firmami, które nierzetelnie wykonywały swoje obowiązki wynikające z podpisanych umów, a firma Parster zawsze wykonywała swoją pracę w 100%. Była gotowa reagować na wszelkie problemy na inwestycjach, współpracowała z gminami, z gminą naszą i ze mną, jak byłem kierownikiem i w momencie, kiedy już byłem jako wójtem, na szczęście wygrywała przetargi u nas. Dzięki temu mogliśmy wykonywać te prace. Mogę jeszcze dodać, że firma Parster, pojawiając się na terenie budowy w naszej gminie, pozostawia po sobie zawsze bardzo dobre wrażenie wśród mieszkańców. Pozostawia po sobie porządek, prace są wykonywane w sposób niekolidujący z funkcjonowaniem miejscowości, więc jeżeli chodzi o realizację tych inwestycji, które często są problematyczne dla mieszkańców, często gdy Parster wykonuje te prace, jestem spokojny o to, że problemów tego typu, jakichś kolizyjnych, będzie przynajmniej minimum. Praca z firmą Parster, firmy Mota Engil Central Europe w tym regionie, trwa już od bardzo dawna. Myślę, że to dziś 2009 rok. Było wykonywanych wspólnie wiele zadań. Między innymi takie zadania jak hotel, infrastruktura drogowa, gdzie wartość była dość znacząca, bo 2,2 miliona wykonywał Parster jako firma. Budowaliśmy razem układ komunikacyjny IKEA w Lublinie. Wykonywaliśmy razem marinę, port w Puławach. Oczywiście każdym we własnym też zakresie, a ostatnio budowę do Warszawy S17 na odcinku Kurów-Szkrutki. Firma Parster, rzetelny partner do współpracy. Pracujemy na zasadzie realizacji kontraktów terminowych, stąd zawsze uzgodniony harmonogram, rzetelnie realizowany. Cóż można powiedzieć na ten moment jako wykonawcy generalni infrastruktury, że nasze ogólnie powodzenie jest osiągnięte wtedy, kiedy współpraca wszystkich firm na kontrakcie jest profesjonalna. Stąd o firmie Parster mogę śmiało powiedzieć w swoim imieniu, w imieniu mojej firmy, tego regionu szczególnie, gdzie też jest oceniana w naszej firmie bardzo wysoko i to była profesjonalna za każdym razem współpraca. Jako wykonawca trudno polecać komuś, bo lepiej, żeby z nami współpracowali, ale życzę też firmom wykonującym tą infrastrukturę takich podwykonawców, ze względu na to, że wtedy jest ta pewność, a w zasadzie po 100% trudno powiedzieć, zawsze wykonanie zadania w czasie. Także o rzetelności, o pracowitości załóg, o współpracy
No, wyrażam swoje niewspółmierne zadowolenie, życząc firmie wszystkiego dobrego na tej drodze, no i nam owocnej współpracy, bo już też szykujemy się do dalszych zadań na S19 z Lublina w stronę Rzeszowa. Serdecznie, nazywam się Marek Perliński, jestem prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Parczewie. Miło mi bardzo, że możemy się spotkać na tym okrągłym jubileuszu i chciałbym powiedzieć parę słów, jeżeli chodzi o współpracę z firmą Parster. Firma Parster, jak wiemy, świętuje 30-lecie i można powiedzieć, że od początku istnienia spółki razem współpracujemy na terenie miasta i gminy Parczew. Wspólnie realizowaliśmy wiele zadań. Wszystkie zadania zostały bardzo dobrze wykonane, z należytą starannością, profesjonalnie i nie mamy, jeżeli chodzi o współpracę, nie mamy żadnych uwag do wykonawstwa spółki Parster. Realizowaliśmy wspólnie wiele inwestycji na terenie miasta i gminy Parczew. Z najważniejszych inwestycji była to wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedliki oraz kanalizacja sanitarna w ulicy Poprzecznej. Ostatnia realizacja była w 2019 roku. Parster wykonywał nam sieć kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków na ulicy 11 listopada. Oprócz tej współpracy posiłkujemy się ich wiedzą, doświadczeniem pracowników. Oczywiście korzystamy jeszcze oprócz tego z szerokiego asortymentu, który oferują w swojej hurtowni wodno-kanalizacyjnej prowadzonej na terenie miasta Parczewa. Myślę, że wszyscy jesteśmy z tej współpracy zadowoleni. Układa się ona bardzo dobrze. W związku z tak okrągłym jubileuszem chciałbym na ręce pana prezesa Tadeusza Bronikowskiego złożyć najserdeczniejsze życzenia, życzyć wielu wspólnych inwestycji i wspólnych sukcesów. Dobry, nazywam się Krzysztof Maksymiuk, jestem zastępcą dyrektora do spraw przygotowania produkcji. W Parsterze pracuję od 29 lat. Zajmuję się głównie przetargami, wycenami, rozliczeniami inwestycji. Ewa Kochanowska, jestem zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Z firmą Parster związana jestem już prawie 25 lat. Zajmuje się nadzorem i koordynacją nad realizowanymi projektami. Czyli
30 lat minęło jak jeden dzień. Wiele się tutaj dobrego działo. Sporo zrobiliśmy robót, wiele różnych przedsięwzięć. Sporo ludzi się przewinęło. Myślę, że nas teraz będzie działać nadal prężnie. W następnym dziesięcioleciu planujemy dalszy rozwój firmy, możliwość pozyskiwania nowych rynków. Chcielibyśmy, żeby była stała kadra. Na koniec życzę Państwu wiele dobrego, dużo zdrowia, wiele radości, pomyślności, błogosławieństwa Bożego.